A ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy się zgromadzić w imieniu Pańskim. Halleluja. I wierzę, że będziemy mieli dobry czas. Jeśli w sercu mamy to nastawienie, że chcemy się spotkać z Bogiem, że chcemy Go uwielbić, że chcemy Mu podziękować za Jego dobroć, halleluja, będziesz miał dobry czas, bracie i siostro. Więc zachęcam każdego, by otworzył swoje serce, zerknął szybko do tyłu, słuchajcie, zrobił sobie małą retrospekcję, co Pan Bóg Tobie uczynił, jak On jest dobry, jak On się troszczy o Ciebie, jak On chce wszystkiego, co najlepsze Tobie. Halleluja i dziękuj Go mu dzisiaj za to. Uwielbiaj Go, wywyższaj Go i powiedz, słuchaj, że potrzebujesz Go, że chcesz być blisko Niego, że chcesz Go poznawać, bo tylko On się liczy, bo tylko On ma znaczenie, bo nie ma nikogo innego, kto by miał znaczenie. Słowo Boże mówi, że na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Jezus, Jezus, imię Jezusa, skoro całe niebo ma Mu oddać cześć, oddaję Mu cześć, skoro ziemia, na ziemi wszystko, wszystko pod ziemią zgina przed Nim kolano, On jest jedyny i cudowny, On jest ponad wszystko, więc ja zachęcam Ciebie, przyjdź dzisiaj do Niego, dołącz się do nas, gdy będziemy śpiewali te pieśni dziękczynienia, pieśni uwielbienia, mamy dzisiaj dużo pieśni, słuchajcie, które mówią o tym, że potrzebujemy Pana, słowa tych pieśni mówią, że potrzebujemy Go, że On jest dla nas najdroższy, najcenniejszy, więc śpiewaj świadomie, wyznawaj to i mów: Panie, ja naprawdę Ciebie potrzebuję. Ja naprawdę Ciebie potrzebuję, bo tylko Ty się liczysz, halleluja. Również wszystkich tych, którzy oglądają nas w przekazie internetowym, zachęcamy, dołączcie się do nas, cieszymy się, że jesteście z nami. Niech Pan Was błogosławi, niech błogosławi każdego z nas, każdemu z nas, a niech to, co tu się będzie działo, będzie z Jego woli, z Jego pobudzenia, z Jego inspiracji. My to wszystko poddajemy Tobie. Przyjdźmy do Pana z modlitwą. My to wszystko poddajemy Tobie, nasz Panie. I chcemy, byś Ty był tym, który włada i panuje. Chcemy, byś był tym, który włada i panuje. Boże nasz, przychodzimy teraz do Ciebie z wdzięcznością i uwielbieniem. Panie, cieszymy się, że możemy być na tym miejscu, że Ty z łaski swojej dałeś nam tę możliwość. I Panie, prosimy Cię, przyjdź. Przyjdź, Panie, bo tylko Ty się liczysz, bo nic się nie liczy, bo nie liczą się nasze, Panie, nasze cele, nasze, Panie, pomysły, nic się nie liczy, ale wszystko, co najlepsze, co najszczęśliwsze i najdoskonalsze odnajdujemy w Tobie, bo Ty masz najlepszy plan do życia każdego z nas. Dlatego, Panie nasz, dzisiaj śpiewamy, dzisiaj wołamy, dzisiaj mówimy, że chcemy być blisko Ciebie, że chcemy doświadczać Ciebie, że ponad wszystko pragniemy Ciebie i prosimy Cię, przyjdź. Przyjdź, Panie, w świeżym powiewie. Przyjdź w świeżym powiewie i cudowny Święty Duchu, poruszaj się pomiędzy nami i mów do nas, i mów do nas. Niech, Panie, dzisiaj będzie mówione to, co Ty chcesz, by było mówione. My błogosławimy, Panie, całe to nabożeństwo. Ja proszę Cię o błogosławieństwo dla każdego z nas. Daj, Panie, byśmy teraz w wolności mogli przyjść do Ciebie. By, Panie, każdy z nas odrzucił wszystko to, co go ogranicza. A, Panie, nie jesteśmy doskonali. Ty wiesz, Panie, i my o tym wiemy. I nie chcemy się tego zapierać. Dlatego prosimy Cię, przebacz nam, Panie, wszelkie grzechy. Oczyść nas od wszelkiej, Panie, wszelkiego złego, wszelkiej, Panie, niesprawiedliwości. Obmyj nas swoją przenajświętszą krwią. I daj nam dzisiaj przyjść do Ciebie w czystości, Panie, tak jak jesteśmy, Panie, oczyszczeni przez Ciebie i z pragnącymi sercami, by być blisko Ciebie. Jak Ty zachęcasz, Panie, przychodzimy do tronu łaski, by znaleźć, Panie, ratunek i pomoc, miłosierdzie w stosownej porze. A, Panie, dzisiaj jest dla nas dobry czas, jest dobra pora. O, Boże nasz, niechaj imię Twoje będzie wywyższone. Niechaj z tego miejsca Tobie się wzniesie cześć i wszelka chwała, a my wywyższamy Twoje święte imię. I, Panie, poddajemy się Twojemu prowadzeniu. Przydawaj nam wszelkie umiejętności, zdolności, Panie, nam, którzy będziemy prowadzić, Panie, Twój lud w śpiewie i muzyce, a, Panie, wszystkim nam daj to, Panie, pragnienie, by szukać Ciebie, by, Panie, spotkać się z Tobą i daj, Panie, spełnienie tego pragnienia, byśmy mogli doświadczyć Twojej świętej obecności, o którą tak bardzo Ciebie prosimy, na którą oczekujemy. Panie, dawaj nam mądrość, byśmy umieli przebywać w Twojej obecności, byśmy umieli w nią wchodzić, byśmy umieli przychodzić do Ciebie. Boże nasz, niechaj chwała będzie oddana Tobie, a Twoje dzieci i Twój lud w Tobie będą ubłogosławione. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, amen. A my będziemy wielbili, wywyższali Pana Boga naszego. A Ty, bracie i siostro, bracie, odwróć się do drugą stronę, w jedną stronę. Powiedz coś miłego, zanim zaczniemy śpiewać i grać. Halleluja, halleluja. Pan jest cudowny. On jest taki dobry. On jest taki dobry. Niech Pan nas błogosławi. Halleluja. A my śpiewajmy, że jednego pragniemy, bo tylko jedno jest ważne. Ważny jest On, Jezus Chrystus. Powiedz sąsiadowi, tylko Jezus Chrystus jest ważny. Tylko On się liczy. Wielbi razem ze mną Jego imię.
jednego tak pragnę. Jedno jest ważne, nie chodzi o chwilę, która przeminie. Chcę Twojej obecności, tak jak powietrza każdy mój dzień. Sobą wypełniaj, tak, to Ty, to Ciebie chcę więcej. Ciągle mało mi, liczysz się tylko Ty. Twój żar wyfala we serce. Ciągle mało mi, liczysz się tylko Ty. Tak jak powietrza każdy mój dzień. Sobą wypełniaj, tak, to Ty, to Ciebie chcę więcej. Ciągle mało mi, liczysz się tylko Ty. Twój żar rozpala me serce. Ciągle mało mi, liczysz się tylko Ty. Ciebie chcę więcej. Ciągle mało mi, liczysz się tylko Ty. Twój żar rozpala me serce. Ciągle mało mi, liczy się tylko Ty. Oddaję się, wszystko Twoje jest, oddaję Ci moje serce. Tylko tego chcę, obecności Twej, oddaję Ci moje serce. Dziś poddaję się, wszystko Twoje jest, oddaję Ci moje serce. Tylko tego chcę, obecności Twej, oddaję Ci moje serce. Panie, o tak nasz Panie, tylko Ty się liczysz, tylko Ty masz znaczenie, tylko Panie, przez Ciebie i w Tobie mamy dostęp do tronu łaski. O Panie, Ty powiedziałeś, że jesteś jedyną drogą, prawdą, halleluja, i życiem. Ty powiedziałeś, że jesteś jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. I Panie, wyznajemy to, ogłaszamy to i mówimy, że potrzebujemy Ciebie więcej, że potrzebujemy Ciebie więcej. Bo Panie, Ty nas ocaliłeś, Ty nas umiłowałeś, Ty nas ukochałeś. Ty wyprowadziłeś nas, Panie, z naszego życia, z naszych, Panie, dołów, z naszych, Panie, ciemności. I dałeś nam wyjść, Panie, i cieszyć się, radować się, Panie, życiem światłości. Panie nasz, uwielbiamy Cię i śpiewamy, że Ty jesteś zawsze z nami, że Ty jesteś po naszej stronie, że Panie, gdy przychodzimy do Ciebie w szczerości, Panie, nie w kombinowaniu, ale w szczerości, Ty, Panie, widzisz nasze szczere serca i pomagasz nam i przeprowadzasz nas, i Panie, chcesz dla nas wszystkiego, co najlepsze, bo Ty tak bardzo nas kochasz, bo Ty tak bardzo nas kochasz. Halleluja. Zaśpiewajmy, bracia i siostro, że nasz Bóg jest z nami, że On nas wyrwał z mocy ciemności, przeprowadził nas, przeprowadza nas i chce dla nas wszystkiego, co najlepsze. Jemu cześć i chwała.
wspominam wciąż cudowne wyzwolenie, gdy Panie mój z niewoli mnie wyrwałeś, znalazłeś, wyrwałeś, a wielkie wody nie zalały mnie. O, Jahwe, walczy za mnie święty Bóg, krzyk zwycięstwa mogę wznieść. Halleluja, halleluja. Ty rozdzielasz wody mórz, po głębinie mogę iść. Halleluja, halleluja. W obłoku dnia, ty przy mnie jesteś blisko, a nocy blask pokazuje, wznieść. Halleluja, halleluja.
Panie nasz tak, o Panie nasz tak, naprawdę chcemy się trzymać Ciebie. Bo Panie, gdy jesteśmy z Tobą, gdy jesteśmy zanurzeni w Tobie, jesteśmy bezpieczni. Bo Panie, chociaż mogą się różne rzeczy dziać, możemy w ufności i z nadziei, Panie, być pewnymi tego. Panie, mieć nadzieję, że Ty jesteś tym, który przeprowadzi nas. Który przeprowadzi nas, jak Panie mówi psalmista, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, bo Ty jesteś ze mną. Uwielbiamy Cię, nasz Panie. Ty czynisz wszystko, co chcesz. Ty możesz wszystko, halleluja. Dlatego, Panie, śpiewamy, że nie ma niczego, co, Panie, jest niemożliwe dla Ciebie. Jak, Panie, mówią słowa tej pieśni, nie ma takiej góry, której Bóg nie umiałby przesunąć. Ty, Panie, masz wszelką władzę. Ty masz wszelką władzę, Panie, i do kogo mamy przychodzić, jak nie do Ciebie? Do kogo mamy, Panie, przychodzić i kogo mamy się trzymać, jeśli nie Ciebie? Jeśli nie Boga Wszechmogącego, w którym jedynie jest, Panie, nasze szczęście, nasze życie, cel naszego życia. Panie, niech Twoja wola się dzieje. Niech Twoja wola się dzieje. My chcemy, Panie, wchodzić, Panie, w Twój plan, który Ty masz dla nas. Być blisko Ciebie. Halleluja. Nasz Bóg Wszechmocny jest, On czyni cuda, ma nieskończoną moc. Co kiedyś działo się, jeszcze więcej może czynić wciąż. Nie ma takiej góry, której Bóg nie umiałby przesunąć. On ma wszelką moc. Nie ma takiej duszy, której Bóg nie umiałby ocalić. On ma wszelką moc. On ciemną noc zmienia w nowy dzień. Zmienia w nowy dzień. Czemu mam się bać? Pokonam Jego, tylko Bogu ufać chcę. Nie ma takiej góry, której Bóg nie umiałby przesunąć. On ma wszelką moc. Nie ma takiej duszy, której Bóg swój Kościół, On odnawia to miasto. O Bóg przebudzenia jest wśród nas, burzy wszystkie warownie, każdy łańcuch już spadł. O Bóg przebudzenia jest wśród nas, On odnawia swój Kościół. On odnawia to miasto, bo Bóg przebudzenia jest wśród nas, burzy wszystkie warownie, każdy łańcuch już spadł, bo Bóg przebudzenia jest wśród nas,
przebudzenia nie wśród nas, nie wśród nas. Burzy wszystkie warownie, każdy łańcuch już spadł. Bo Bóg przebudzenia nie wśród nas, nie wśród nas. On odnawia swój Kościół, on odnawia to miasto. Bo Bóg przebudzenia nie wśród nas, wśród nas. Burzy wszystkie warownie, każdy łańcuch już spadł. Bo Bóg przebudzenia jest wśród nas, jest wśród nas. Przebudzenia. O, 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 o. Bóg przebudzenia. O, 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 o. Bóg przebudzenia. Tylko Ty, tylko Ty, tylko Ty jesteś tym, który może, Panie, przebudzić, który może otworzyć oczy, który, Panie, powiedział, gdy otwiera drzwi, nikt nie jest w stanie ich zamknąć, gdy zamyka drzwi, nikt nie jest w stanie ich otworzyć. Panie, tylko Ciebie się trzymamy, tylko do Ciebie przychodzimy, Panie, i prosimy Cię, dawaj nam Ciebie poznać. Potrzebujemy Ciebie więcej, abyśmy, Panie, nie błądzili, abyśmy, Panie, nie tracili czasu na nic innego, bo nic innego się nie liczy, tylko Ty się liczysz. Tylko Ty się liczysz. I w tych czasach, w których żyjemy, Panie, dziękujemy Ci, że postawiłeś nas w tych czasach. Panie nasz, my naprawdę potrzebujemy wiele Twojej mądrości, Twojego pouczenia, Twojej rady. Potrzebujemy słyszeć Twój głos. Słyszeć Twój głos. Nie, Panie, wymyślać różne rzeczy, ale słyszeć Twój głos i podążać za tym, co Ty mówisz, co Ty nam, Panie, jak Ty nas prowadzisz, Twojej mądrości. Boże nasz, wielbimy Cię i wywyższamy. Cześć i chwałę Tobie oddajemy. Halleluja. I, Panie, wyznajemy, że wszystko to, Panie, co się zaczęło, co, Panie, otworzyło nam nowe możliwości, co, Panie, otworzyło, Panie, drzwi do Ciebie, dla całej ludzkości, dla wszystkich tych, których stworzyłeś na obraz i na podobieństwo swoje, dokonało się na krzyżu Golgoty. Gdy, Panie, Mesjasz, Twój Syn, Panie, zapowiedziany Zbawiciel, Chrystus Pan, Panie, życie swoje oddał za nas. I jak, Panie, jest napisane, chociaż był Bogiem, był w postaci Bożej, On się tego wyparł. Wyparł się tego wszystkiego, Panie, i był posłuszny Tobie. Przybrał postać sługi, był posłuszny Tobie aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Boże nasz, naprawdę dziękujemy Ci za zwycięstwo krzyża. Dawaj, abyśmy tego nie zapominali, że wszystko, Panie, zaczęło się tam i wykonało się tam, dokonało się tam. Panie, nie chcemy stać i patrzeć tylko na krzyż, ale, Panie, dokonało się, jak powiedział Mistrz i Zbawiciel nasz, chcemy iść dalej. Tak jak Ty nam mówisz, byśmy szli dalej, Panie, cudowny Święty Duch, który został nam dany, gdy Mistrz Jezus Chrystus został wzięty do nieba. Jak jest powiedziane, który cudowny Święty Duch, który będzie w nas i pośród nas, prowadzi nas. Panie, my naprawdę, Duchu Święty, chcemy Cię słyszeć. Chcemy iść, chcemy się cieszyć i radować, Panie, życiem. Chcemy się radować życiem, a psalmista mówi, kto chce oglądać dobre dni, kto chce się cieszyć życiem, niech odrzuci wszelką obłudę ze swoich ust, niech swoje usta pilnuje, niech żyje dobrze, niech panuje nad swoim językiem. O, Panie nasz, naucz nas tego wszystkiego, byśmy mogli, Panie, żyć w Twojej świętości, w Twojej czystości. Bo jak przychodzić do Ciebie, jak spotykać się z Tobą, gdy, Panie, jest bariera, gdy jest przeszkoda. Panie, daj, by nie było żadnych przeszkód, żadnych barier, byśmy naprawdę przychodzili do Ciebie, byli blisko Ciebie. Halleluja, i naprawdę czerpali całymi garściami ze źródeł Twojego życia, a tylko Ty jesteś życiem. Zaśpiewajmy halleluja o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Szlochało niebo gwiazd, pociemniał słońca blask. Zbawiciel świata zmarł niewinnie. Na krzyżu Jezus.
przelana za nasz grzech, czuł ciężar wszystkich win na sobie. Ostatni oddech wziął, gdy Bóg odwrócił wzrok. Syn Boży znalazł się w ciemności. Ze śmiercią stoczył bój, zostawił pusty grób. Pokonał piekła moc na zawsze. Zaczęła ziemia drżeć, głaz odrzucony jest. Nie mogą zniszczyć nic miłości Twej. O śmierci, gdzie Twa moc, Król chwały objął tron. On odniósł już zwycięstwo. Zaczęła ziemia drżeć, głaz odrzucony jest. Nie mogło zniszczyć nic miłości Twej. O śmierci, gdzie Twa moc, Król chwały objął tron. On odniósł już zwycięstwo. Na zawsze On jest godzien chwał. Śpiewam halleluja, śpiewam halleluja, Baranek Królem jest. Śpiewam halleluja, śpiewam halleluja, śpiewam halleluja, Baranek Królem jest. Śpiewam halleluja, śpiewam halleluja, śpiewam halleluja, Baranek Królem jest. Śpiewam halleluja, śpiewam halleluja, śpiewam halleluja, Baranek Królem jest. Na zawsze On jest godzien chwały.
Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię, Panie nasz, Tobie cześć i chwałę oddajemy. Wszystko Ciebie wielbi, my Ciebie uwielbiamy, Panie. My, Panie, oddajemy Tobie cześć i chwałę, bo Panie nasz jesteś naprawdę, jesteś jedyny. Jesteś tym, Panie, który był, jest i będzie. Jesteś tym, Panie, który dajesz życie. Jesteś tym, który otwiera drzwi. Jesteś tym, Panie, który wyposaża, który posyła Ducha swojego. O Panie nasz, potrzebujemy Cię. Śpiewamy, przyjdź, przyjdź cudowny Święty Boże. Przyjdź cudowny Święty Duchu, jak świeży powiew, jak powiew świeżego wiatru. Przepływaj przez nas, przewiewaj przez nasze serca, Panie, przez nasze umysły. Panie, dotykaj ciała nasze, potrzebujemy Cię. Panie nasz, przyjdź jak wiatr, ogień swój ześlij nam. Duchu Święty, dotknij nasze serc. Gdy żałujemy naszych win, przebudzenia żal się tli. Oddech Twój niech rozpali nas. Jak świeży powiew, jak zapach nieba, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Nie w sercach płonie bojaźń Twa, to czyszcza je. Ogień Twój niech umacnia nas. My Twój Kościół chcemy nieść, światło wodę, światło Twe. Przyjdź Królestwo Twe, modlimy się. Jak świeży powiew, jak zapach nieba, Święty przyjdź, potrzebujemy Twojej obecności. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przy, Duchu Święty przy, Duchu Święty przy, Duchu Święty przy, Duchu Święty przy. Niech popłynie pieśń z rozpalonych serc, słychać już jak wiatr wieje. Wieje, wieje, niech uwielbi Cię Twoich dzieci śpiew. Słychać już jak wiatr wieje, 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 niech popłynie pieśń z rozpalonych serc. Słychać już jak wiatr. Duchu Święty przyjdź.
Święty przy, Duchu Święty przy, Duchu Święty przy. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Jak świeży powiew, jak zapach nieba, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Halleluja. Panie nasz, potrzebujemy Cię poznawać, potrzebujemy, Panie, coraz bardziej przychodzić do Ciebie, zanurzać się w Tobie, Panie, słyszeć Ciebie, Boże nasz, tak jak śpiewaliśmy, przyjdź Duchu Święty, niech to będzie nasz cel naszego życia, by spotkać się z Tobą, by usłyszeć Ciebie, Panie, by stanąć na drodze, na której Ty nas prowadzisz, Panie, w Twoim planie, w Twojej woli względem życia naszego, Boże nasz, potrzebujemy Ciebie. I tak jak śpiewaliśmy, Panie, naprawdę przyjdź do życia naszego, Panie, niech każdy z nas ma tę możliwość, by spotkać się z Tobą, niech każdy z nas na początek ma to silne pragnienie, Panie, by szukać Ciebie, by zapłacić tą cenę, Panie, tak, żeby spotkać Ciebie, trzeba zapłacić cenę, poświęcić czas, Panie, ale ta cena, którą teraz zapłacimy, jest nieporównywalna do tej, Panie, którą będziemy musieli zapłacić, gdy teraz Ciebie nie poznamy, a Panie, staniemy w sytuacji, Panie, naprawdę dla nas ciężkie. Boże nasz, daj, byśmy byli mądrym ludem, byśmy byli, Panie, mądrymi Twoimi dziećmi, które słyszą Ciebie, które przychodzą do Ciebie, które, Panie, naprawdę biorą wszystko, co Ty masz, Panie, i poddają się, zanurzając się w Twojej wielkiej miłości, poddają się Tobie, Panie, i idą naprzód, i zwyciężają, i wszystko to, Panie, co złe, zostawiają za sobą, idą naprzód, Panie, idą naprzód, Panie, by uchwycić, niejako już uchwycili, ale by uchwycić, by docelowo, Panie, przy finiszu otrzymać tę nagrodę, otrzymać, Panie, tą łaskę Twoją, o Boże nasz, tą nagrodę w niebie, Panie nasz, wielbimy Cię i wywyższamy. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń dla naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, niech to będzie nasze wyznanie, niech to będzie, bracie i siostro, Twoje wyznanie. Wyświetlmy słowa. Dziś przychodzę do Ciebie. Dziś, Panie, przychodzimy do Ciebie. Naprawdę przychodzimy do Ciebie, bo do kogo mamy przychodzić? Panie, Ty jesteś najważniejszym punktem tego spotkania. Ciebie chcemy uwielbić, Tobie chcemy oddać cześć i chwałę i przychodzimy do Ciebie w szczerości i w prostocie naszych serc, by spotkać się z Tobą, by uwielbić Ciebie. Panie, by powiedzieć, niech Twoja wola się dzieje. Niech Twoja wola się dzieje. Nie nasza, a Twoja, cudowny Panie, nasz i Boże. Halleluja. Dziś przychodzę do Ciebie, stoję w Twej obecności, wszystko cichnie już, a Ty, proszę, mów. Myślę tylko o Tobie, czekam na to, co powiesz, chcę słyszeć Twój głos. Panie, moje serce pragnie Cię na nowo dziś odkrywać, chcę, kim jesteś Ty. Panie mój, o to jedno proszę Cię i jednego tylko chcę. Pragnę jeszcze lepiej poznać Ciebie. Tak, znów otwieram serce me i odrzucam cały lęk. Potrzebuję dziś dotyku nieba. Panie, moje serce pragnie.
tylko jedno proszę Cię, jednego tylko chcę, chcę jeszcze więcej poznać Ciebie. Tak, znów otwieram serce me i odrzucam cały lęk. Potrzebuję dziś dotyku nieba. Panie, o tak, nasz Panie, potrzebujemy Twojego dotyku, potrzebujemy, Panie, byś Ty mówił do nas, Boże nasz, i teraz chcemy słuchać Słowo Twoje. Panie, prosimy Cię, byś błogosławił pastora, który je będzie przekazywał. Panie, daj mu wszelką mądrość, Panie, wszelką biegłość, Panie, nade wszystko namaszczenie, by przekazał to, Panie, co Ty masz, włożyłeś do serca jego. Boże Święty, naprawdę chcemy słuchać Twój głos. Chcemy, Panie, wzrastać i budować się Twoim Słowem. Boże nasz, dlatego też prosimy Cię, przecudowny Święty Duchu, Ty dawaj nam rozumieć te Słowo, dawaj nam przyjmować Słowo od Ciebie. Boże nasz, by ono przynosiło, Panie, owoc w życiu naszym, by ono, Panie, było wskazówką, by było pouczeniem, by było również korektą, jeśli tego potrzeba. Boże nasz, bo Ty dbasz o życie nasze. Ty zaplanowałeś życie nasze w cudowny sposób. I Panie, Ty patrzysz na życie nasze z szerokiej perspektywy, z perspektywy wieczności. My, Panie, patrzymy tak, jak nam się wydaje, że jest dobrze, że, Panie, trzeba zrobić to, zrobić tamto, ale, Panie nasz, naprawdę my potrzebujemy tej głębokiej mądrości od Ciebie. Byś to Ty do nas mówił, byśmy, Panie, jak śpiewamy czasami w pieśniach, Panie, na nabożeństwie, wielbiąc Twoje imię, byśmy słyszeli Twój głos, Panie, i widzieli, jak Ty patrzysz.
patrzysz i widzieli, jak Ty patrzysz, Panie, kochali, jak Ty kochasz. Boże nasz, my naprawdę potrzebujemy Twojego pokierowania, Twoich wskazówek, Twojej światłości. O Boże nasz, mów do nas teraz, błogosław nas, a niech Tobie będzie oddana cześć i wszelka chwała, bo Panie, tylko Ciebie potrzebujemy, bo tylko Panie, chcemy być blisko Ciebie, chcemy, Panie, czerpać wszystko to, co Ty masz dla nas, Boże nasz. Dlatego uwielbiamy Cię, dlatego dziękujemy Ci, że Ty masz to dla nas, wszystko, co najlepsze. Że Ty, Panie, nie rezygnujesz z nas, ale chcesz, Panie, byśmy do Ciebie przychodzili, z Tobą się spotykali. Panie, i naprawdę podążali za Twoim głosem. Naucz nas słyszeć Twój głos. Naucz nas, Panie, widzieć Twój głos, Twoje działanie, Twoje prowadzenie, Twoje kierownictwo. Dziękujemy Tobie za wszystko. Błogosławimy też dzieci nasze, Panie, które nam dałeś. Dziękujemy Tobie za dzieci nasze. Panie, daj, by tam na tych szkółkach, na które się będą udawały, Panie, na szkołach niedzielnych, miały dobry czas, mogły poznawać Ciebie. Panie, by Twoje słowo, Panie, lało się, Panie, jak miód na ich serca. I padało, Panie, i naprawdę zostawało w sercach, by rozumieli Twoje słowo. Ty utwierdzaj je, kochany Święty Duch. Dlatego błogosławimy też nauczycieli, którzy tam są, którzy usługują. Panie, dawaj, by mieli serce, Panie, do tych naszych dzieci. I Panie, naprawdę z zaangażowaniem, Panie, z wielką miłością mówili o Tobie, Panie, i życiem swoim pokazywali Ciebie. Daj nam, Panie, wszystkim żyć w Twojej świętości. Daj nam wszystkim, Panie, cieszyć i radować się Tobą, halleluja, każdego dnia i teraz. Niech cześć i chwała będzie oddana Tobie, Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Halleluja, halleluja, amen. Amen. Weźmy Biblię w swoje ręce i złożymy Panu naszemu wyznanie. I powiedzmy tak, to jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam, bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy Słowo Pańskie. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, jaka jest nasza odpowiedzialność za bliźnich? Zawsze myślimy tylko o sobie, myślimy, jaka jest odpowiedzialność nasza za nas, jaka jest nasza odpowiedzialność za nasze dzieci, za nasze rodziny. A nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tym, jaka jest odpowiedzialność za bliźnich. My jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy wierzącymi ludźmi, jesteśmy napełnieni Bożym Duchem Świętym, a Słowo Boże nam mówi, co mamy czynić wobec bliźnich naszych, tych, którzy są wokół nas. Na początek przeczytajmy fragment Słowa Bożego z Księgi proroka Ezechiela, 3 rozdział. Przeczytamy od 14 do 17, a później od 22 do 27. A Duch podniósł mnie i porwał z sobą. I szedłem w zaprawionym goryczą podnieceniu ducha, a ręka Pana mocno mi ciążyła. I przybyłem do Tel Awiw, do wygnańców mieszkających nad rzeką Kewar. I przebywałem tam osłupiały, 7 dni wśród nich. A po upływie 7 dni doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust,
ostrzeż ich w moim imieniu. I była tam nade mną ręka Pana i rzekł do mnie, wstań, wyjdź na równinę, a tam do ciebie przemówię. Wstałem więc i wyszedłem na równinę, a oto stała tam chwała Pańska. Taka jak ta chwała, którą widziałem nad rzeką Kwar i upadłem na twarz. I wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi i przemówił do mnie tymi słowy. Idź i zamknij się w swoim domu. Oto Synu Człowieczy włożą na ciebie pęta i zwiążą cię nimi tak, że nie będziesz mógł wyjść do nich i sprawię, że twój język przylgnie do twojego podniebienia i zaniemówisz i nie będziesz mógł ich karcić. Lecz gdy do ciebie przemówię, otworzę twoje usta i wtedy im powiesz. Tak mówi Wszechmocny Pan. Kto chce słuchać, niech słucha. A kto nie chce słuchać, niech nie słucha. Zastanówmy się, na czym polega odpowiedzialność nas za bliźnich. Trzeci rozdział Księgi Ezechiela wyjaśnia prawo Boże dotyczące naszego stosunku i postawy wobec grzechu bliźniego. Są ludzie, których można krótko określić ściemniacze. Ściemniacze biblijni mówią, jakoby prawo Boże starotestamentowe przestało nas już obowiązywać. Problem w tym, że większość, do czego odwołuje się Nowy Testament, jest odwołaniem do prawa Bożego ze Starego Testamentu. Gdzie na przykład w Nowym Testamencie znajdziemy nawiązanie do Ezechiela? A znajdziemy to na przykład w Ewangelii Mateusza, w 18 rozdziale, 15 wersecie. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź i upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. W Mateusza czytamy o upomnieniu brata, a bratem naszym jest współwierzący, ze zboru człowiek. Ale w Ewangelii Jana czytamy też o ponadchrześcijańskim przesłaniu w tej sprawie. Jana 16, rozdział 8, werset mówi, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jak Duch Święty przekona świat o grzechu? Czy będzie on chodził po Placu Wolności i mówił do przechodniów, ty człowieku cudzołożysz, a ty kobieto jesteś chciwa? Nie tak. Ale Duch Święty mieszka w chrześcijanach. Mieszka w nas. I to przez nas informuje świat o grzechu. To po to była Pięćdziesiątnica, aby apostołowie otrzymali Ducha Świętego i będąc kierowani Duchem Świętym informowali świat o grzechu. Prorok Ezechiel mówi tak, Ezechiela 3,18. Jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą, tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy. Ale ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Czy widzimy, jak wielka jest
odpowiedzialność, jak wielka odpowiedzialność ciąży na nas, chrześcijanach. Mało tego, Bóg może też odwrócić się od sprawiedliwego. Ezechiel 3 rozdział, 20 werset pokazuje taką możliwość. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni bezprawie, a ja doprowadzę go do upadku i on umrze, to jeżeli nie ostrzeżesz go, wtedy on umrze z powodu swojej winy i nie będzie się pamiętało jego sprawiedliwych czynów, których dokonał. Lecz ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. To jest odpowiedzialność za bliźnich. Słowo Boże mówi jasno i otwarcie w tej sprawie. Chrześcijanie powinni w cztery oczy ostrzegać zarówno współwierzących, jak i bliźnich grzeszących o ich nieprawości. Od pewnego czasu Bóg zaczął posyłać do naszej społeczności ostre słowa napominające codzienne życie członków naszego Kościoła. Te napomnienia nie ustają do dnia dzisiejszego. A wśród ludu Bożego nadal wzrasta egoizm, buta i wzajemne niechęci, a mimo to uczestniczą oni w Wieczerzy Pańskiej, nie osądzając siebie, jak jest powiedziane w 1 Koryntian 11 rozdziale 27-29. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niech więc człowiek samego siebie doświadcza, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Kościół nasz podzielił się na około 6 różnych stronnictw, wzajemnie konkurujących między sobą i dyskretnie zwalczających się. Przebiega to w idealnej ciszy i nikt nie odczuwa potrzeby reakcji na tą sytuację. Wzmaga się ogólna niechęć do głównego pastora i liderów uwielbienia. Atmosfera ta na tyle zagęściła się w codziennym życiu zborowym, że zacząłem dopytywać się Pana, o co w tym wszystkim chodzi. Bóg objawił mi, że do zboru weszła fałszywa wizja, polegająca na tym, że opiera się ona na cielesnych pożądliwościach ludzkich, a nie na duchowości pochodzącej od Boga. To, co jest błogosławieństwem dla całej społeczności, czyli postępy w budowie Kościoła, naszej nowej siedziby, stało się dla wielu osób owczym pędem do zajmowania stanowisk w nowym kościele już teraz. Wiele osób upatruje w nowym kościele swoje miejsca zatrudnienia, zwane przez nich służbą dla Pana, zamiast czekać na prawdziwe powołanie od Boga. Każą Bogu błogosławić to, co oni wybrali. Ta sytuacja wywołała niechęć do tych, którzy już zostali przez Boga powołani. Zapominając o prawdzie Bożej, że to Bóg powołuje swoich sług
jak też i Bóg odwołuje ich we właściwym czasie. Milczenie i brak szczerości całego Kościoła spowodowały to, że znów zwróciłem się do Pana o Jego pokierowanie w tej sytuacji. Zauważyłem też, że nie mamy chrztu w tym roku. A modlitwy o uzdrowienia są jakby odłożone w czasie i zawieszone w powietrzu. Bardzo wiele razy wcześniej modliliśmy się, wołaliśmy do Pana, a Boże rozwiązania i Boże uzdrowienia przychodziły prawie natychmiast. Teraz to się zmieniło. Problemy ludzi ze zboru są z trudnością rozwiązywane. Prosiłem Pana o wizję i o Boże zrozumienie dla tych wszystkich sytuacji w naszym zborze. Pan powiedział do mnie następujące słowa, które zaraz przekażę. Są one dla mnie wyjaśnieniem duchowej sytuacji w naszej społeczności. Bóg mówi tak. Zbór został zaatakowany przez szatana, który przez swoje demony wprowadza najprzeróżniejsze problemy w życiu członków Kościoła. Wołanie o pomoc przez długi czas nie przynosi ratunku i rozwiązania. Na pytania w tej sprawie Pan odpowiedział tak. Błędy popełniane wśród przywódców powodują, że kara spada też na lud. I ja daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. W tej sprawie już wyszło słowo od Pana. Bóg powiedział, szukałem wśród ludu męża, który potrafiłby wznieść mur przed moim obliczem i stanąć w jego wyłomie, wstawiając się za ludem. Ale nie znalazłem takiego męża. Słowo Pana i powiedział Bóg, w tej sprawie słowo moje już wyszło. Wtedy zobaczyłem w wizji, że od tronu Bożego wyleciał wirujący, świecący miecz. Miecz leciał do przodu z prędkością błyskawicy i rozcinał całą przestrzeń na pół. Ta przestrzeń rozdzielała się na pół, tak jakby ktoś rozrywał dwa kawałki materiału, oddzielając świętość od nieczystości. A wtedy Bóg powiedział tak. Cała przyroda uniża się przede mną. Góry obniżają się przed moim obliczem. Drzewa, morze i wiatry kłaniają się mi. Wszystkie zwierzęta kłaniają się przede mną i wykonują moje rozkazy. Tylko człowiek stoi z hardym czołem przede mną, mimo iż jego życie jest tak kruche, a długość jego dni jest na szerokość dłoni. Oto odebrałem naczelnikom ludu rozum, mówi Pan. I dlatego prowadzą lud na manowce bezdrożnej pustyni i chodzą po omacku i w ciemności. Nie mają światła ode mnie, dlatego chodzą wokoło jak pijani i zataczają się. Kapłani ludu gwałcą mój zakon i znieważają moje świętości i nie odróżniają świętego od pospolitego. I nie pouczają o tym, co nieczyste,
a co czyste, lekceważą moje święte sługi, których ja wybrałem i ustanowiłem i pozwalają też ludowi moje sługi lekceważyć. Dlatego tak mówi Bóg. Jeśli nie będzie wśród was pokuty i upamiętania, to ja poślę mój unoszący się zwój klątwy, która dotrze do każdego domostwa, złodzieja i krzywoprzysiężcy, i będę przeciwko was walczył moją wyciągniętą ręką i mocnym ramieniem z gniewem i zapalczywością, z wielką srogością, i nie oszczędzę was. Nie ulituję się i nie zmiłuję się, gdyż zwróciłem moje oblicze przeciwko temu miastu na zło, a nie na dobro. Jeśli są wśród was tacy, którzy wyjdą z tego diabelskiego oblężenia, to zachowają oni swoje życie, mówi Pan. Moje słowo do was jest takie. Wszystkich was wrzucę w ogień i będę wytapiał. Tych, którzy są sługami, brąz, cyna, żelazo, ołów, zgromadzę i wrzucę do tygla. Rozdmucham ogień mojej popędliwości i przeciwko wam, abyście byli w nim roztopieni. I wtedy poznacie, że ja wylałem na was swoją zapalczywość. Do tego posłał Pan jeszcze do społeczności słowo zapisane w księdze Amosa, 6:1-12. Biada beztroskim na Syjonie i zadufanym na górze Samarii, wybitnym obywatelom pierwszego z ludów, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela. Idźcie do Kalne i zobaczcie, a stamtąd przejdźcie do Hamat Rabba i stąpcie do Gat Filistyńskiego. Czy jesteście lepsi niż te królestwa? Czy wasz obszar jest większy niż ich obszar? Oddalacie od siebie myśl o dniu nieszczęścia, a przybliżacie zgubę i gwałt. Wylegują się na łożach z kości słoniowej i rozciągają się na swoich dywanach. Zjadają jagnięta z trzody i cielęta z obory. Pobrzękują na strunach lutni. Jak Dawid wymyślają sobie instrumenty muzyczne. Piją wino z czasz ofiarnych i namaszczają się najlepszymi olejkami. Lecz nie boleją nad zgubą Józefa. Przeto teraz pójdą na wygnanie. Na czele wygnańców i ustanie ucztowanie hulaków. Przysiąg wszechmocny Pan na swoje życie. Mówi Pan Bóg zastępów. Brzydzę się pychą Jakuba. Nienawidzę jego pałaców. Wydam na łup miasto i wszystko, co w nim jest. I stanie się tak. Choćby pozostało tylko 10 mężczyzn w jednym domu. I oni pomrą. I pozostanie tylko krewny, aby wynieść zwłoki z domu. A gdy zapyta ktoś, kto jest w zakątku domu, czy jest jeszcze kto z tobą? A ten odpowie, nie ma. To doda, cicho, gdyż nie wolno wspominać imienia Pana. Bo oto Pan każe rozwalić dom większy w gruzy, a dom mniejszy w kawałki.
Czy konie mogą biegać po skale? Czy wołami można orać morze? Lecz wy obróciliście prawo w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun. To jest słowo od Pana, które dostałem, kiedy modliłem się do Pana, wołałem gorąco, stając godzinami na kolanach, wołając do Boga, aby wyjaśnił mi, żebym zrozumiał zachowania niektórych ludzi ze zboru, bo nie umiałem zrozumieć. Zupełnie nie umiałem zrozumieć. Skąd wiele niezadowoleń? Skąd takie zbuntowane postawy? Dlaczego ludzie są między sobą skłóceni? Bóg zaczął mówić. Bóg zaczął mówić, ale mi wyjaśniać to wszystko. Wołałem do Pana ze łzami, z płaczem i pytałem się, Panie, co robić? A Bóg powiedział, a teraz to, co jest do Ciebie, będzie do Ciebie, a co masz przekazać zborowi, przekażesz zborowi. Usiadłem i zacząłem pisać. Pisać pod dyktando Ducha Świętego. To wszystko Duch Święty mi podyktował. Nic tu nie wymyśliłem, żadnej swojej poprawki nie wprowadziłem, tylko to, co Pan mówi. Jest wyjście z tej sytuacji jak najbardziej. Ale Słowo Boże nam mówi, jak się wychodzi. Słowo Boże mówi o pokorze, o uniżeniu. Słowo Boże mówi o posłuszeństwie Bogu, Duchowi Świętemu, o słuchaniu głosu Bożego, co Bóg do nas mówi, abyśmy byli naprawdę ulegli wobec tego, co Bóg do nas mówi. Różne zachowania są bardzo dziwne i przejawia się to nie tylko w oporze duchowym, przeciwko tym sługom Bożym, którzy są w tej chwili w społeczności. Przejawia się nie tylko w duchowym oporze, ale też i w fizycznym zachowaniu, polegającym na drobnych, uszczypliwych działaniach fizycznych, takich jak na przykład zaprzestanie w wielu przypadków witania się z tymi osobami, wrogimi spojrzeniami, pełnymi niechęci i protestacyjnymi zachowaniami, na przykład w czasie uwielbiania. Niechęć w graniu i wykonywaniu poleceń, brak zaangażowania, protestacyjne pozy, płacz, obrażanie się. Wiele tego było. I ja tego kompletnie nie rozumiałem. Zupełnie. Nikt nic do mnie nie mówił, a ludzie zachowywali się, jakby mieli jakieś pretensje do mnie. Ale do mnie ani słowo nie zostało powiedziane. Osoby, które niezadowolone były, zaczęły się wypowiadać do innych ze zboru. I dopiero od tych innych dowiedziałem się, co na mój temat mówią. A Słowo Boże mówi, że jeśli chcesz napomnieć, to co, pastora nie wolno napomnieć? Wolno. Tylko nie za plecami do innych osób, do osób trzecich. Każdego można upomnieć, ale trzeba, tak jak Słowo Boże mówi, sam na sam, w cztery oczy. A nie wszyscy wiedzą. Wszyscy dookoła mówią. A osoba, o którą chodzi, nic na ten temat nie wie. W wielu przypadkach Bóg zaczął do mnie mówić.
i zaczął mi powtarzać to, co te osoby mówią, pokątnie. I dowiedziałem się bezpośrednio wielu rzeczy od samego Boga. I Bóg dlatego mówi do społeczności. To się musi zmienić. Musi być pomiędzy nami szczerość i takie, powiem, wyświechtane słowo. Miłość. Bardzo mocno dziwne, prawda? Że do zboru trzeba mówić, że trzeba mieć miłość do siebie. Muszą się skończyć niesnaski i niezadowolenia jeden na drugiego. Przecież Pan przychodzi zaraz. Ostatnio do zboru przychodziło bardzo ostre słowo. Czy ja mówiłem, czy Marcin mówił, czy Robert mówił, bardzo ostre słowa. Jedna osoba ze zboru powiedziała mi, może by pastor coś powiedział na temat taki radośniejszy do zboru. No i z takim zamiarem usiadłem do biurka, aby szykować. Zacząłem się modlić, zacząłem czytać Słowo Boże z nastawieniem, że powiem tym razem radosne słowo do zboru. A wyszło, miało być tak dobrze, a wyszło jak? Jak zwykle. Przyszło słowo najostrzejsze ze wszystkich. I się zastanawiałem, dlaczego. Dlaczego tak się dzieje? No i Bóg powiedział. Tak jak prorok Ezechiel, kiedy znalazł się wśród wygnańców, czyli wśród ludu, to był tam przez 7 dni osłupiały. Ja mniej więcej też przez taki czas, może nawet trochę dłużej, byłem osłupiały. I nie wiedziałem, co mam robić. Ale w tym, co przekazałem do zboru, wszystko jest powiedziane na ten temat. Bóg powiedział, co mam robić. Bóg posłał widzenia, Bóg posłał słowo i Bóg kazał mi to przekazać. Najpierw starszym zboru, a później całemu zborowi. Bracia i siostry, to nie ten kierunek. To jest zabłądzenie. Jeśli nie chcemy usiąść razem z kimś do stołu razem, żeby razem zjeść, albo wyganiamy kogoś, żeby z nim nie jeść, albo wszelkiego innego rodzaju praktyki, które wprowadzają niezadowolenie, wprowadzają jakieś gniewy, zamykają się na miłość, to nie jest kierunek od Boga, ale od demonów. Pamiętamy, co Słowo Boże mówi, po czym poznawali uczniów Jezusa Chrystusa? Po miłości wzajemnej. Nie poznaliby nas ludzie po miłości wzajemnej. Nie poznaliby. Jakby popatrzyli na nasze zachowania, jakie często towarzyszą nam na tym miejscu, to zobaczyliby całkowicie takie same zachowania, jak oni się zachowują. Więc nie różnilibyśmy się niczym od świata. Dlatego, bracia i siostry, wzywam nas wszystkich, was, siebie, wszystkich, abyśmy naprawdę opamiętali się. Opamiętali się i zaczęli wzywać imienia Pańskiego. Ludzie często oddalają się od Boga. Nie jest to słowo, które gani
i zarzuca złe rzeczy wszystkim w społeczności. Nie. Są też ludzie, którzy dobrze się zachowują. Ale każdemu z nas przyda się opamiętać się i pójść we właściwym kierunku. Kto święty, niech się brudzi, tak tam jest powiedziane. Widzimy? Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy przestrzegają świętości życia, to jeszcze bardziej uświęcajmy się. A jeśli jesteśmy ludźmi, którzy brudzą się, to co, mamy jeszcze bardziej się brudzić? Nie, właśnie Słowo Boże mówi, zawróć. Zawróć i opamiętaj się. Jest jeszcze czas na Bożą pomoc, na Boży ratunek. Dlatego przekazuję to słowo, z którym chodziłem ze strachem i lękiem i powiedziałem do Boga dzisiaj rano, Boże, boję się. A wiecie, co Bóg mi odpowiedział? Bóg powiedział do mnie bardzo wyraźnie. Bojaźliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. To zapytałem, Panie, to mam to słowo przekazać? A Bóg powiedział, nie lękaj się ich, żebym nie napełnił Ciebie lękiem przed nimi. Bo ustanowiłem Ciebie słupem żelaznym. Ustanowiłem Ciebie moimi ustami. Bóg mówi, i będą Cię zwalczać, ale Ciebie nie przemogą. Bo ja jestem z Tobą, aby Ciebie bronić. Przekazuję, co mi Pan kazał, bez lęku i trwogi, ale z Bożą odwagą. Jak przyjmiemy to, to jest indywidualna odpowiedzialność przed Bogiem, osobista. Nie ma w tym, Pan powiedział, odpowiedzialności zbiorowej. Jest odpowiedzialność indywidualna. Ale jest niebezpieczeństwo nad każdym domem, nad każdą rodziną, bo każdy musi się bronić. Powiedziane było wyraźnie przez Pana, że ten zwój klątwy będzie wchodził do każdego domu. Jeśli znajdzie się ktoś tam, kto w nieczystości chce dalej przebywać, to Słowo Boże mówi, będzie niszczył. Będzie niszczył. I podwaliny będzie niszczył, i nawet kamienie, na których podwaliny leżą. Bo takie jest słowo Pana. Czy mamy wyjście? Oczywiście, że mamy. Bóg nas bardzo kocha, oddał życie swoje za nas. Ale jeśli my nie oddamy swojego życia całkowicie do Jego dyspozycji, to stracimy to, co jest Boże. Dlatego zastanówmy się i módlmy się o to. W domach naszych nie przez 5 minut. 5-minutowa modlitwa to jest tak, jakbyś był bardzo głodny i dali ci jeden okruch bułeczki. I tak tylko wrzuciłeś, rozeszło się po ustach, a ty już jesteś całkowicie najedzony. Modlitwa z Panem musi być taka, żeby aż Bóg ją zobaczył. Tak jak było w przypadku Natanaela. Oto Izraelita, w którym nie ma zdrady. Skąd mnie znasz, Panie? Widziałem Ciebie pod drzewem figowym. Widziałem, jak trzęsiesz figą i zbierasz owoce. Czy tak? Jak się modliłeś, widziałem Ciebie. A Natanael wiedział,
że nikt nie mógł go tam widzieć. To takie było miejsce odosobnione, że nikt nie mógł go tam widzieć. Chyba, że tylko Bóg. I dlatego jak Jezus to powiedział, to On się odezwał, Pan mój i Bóg mój. Takie modlitwy są widziane przez Boga, wysłuchiwane, rozpatrywane i przychodzi na nie odpowiedź. Dlatego naprawdę módlmy się. Módlmy się, bo potrzebujemy wyjść z tego zaklętego, diabelskiego kręgu. Musimy się ratować. Nie tylko wy, ja też. Każdy z nas. Nigdzie się nie wyłączam, jestem częścią tego samego zboru. I to samo zagrożenie spoczywa i na mnie. Dlatego muszę się ratować. Powstańmy, będziemy się modlić. Panie Boże nasz, jesteś naszym przewodnikiem, światłością, Ojcem naszym i to bardzo kochającym nas. Dlatego, Panie, jesteśmy gotowi nasze życie całkowicie zmienić, pójść Twoimi drogami, oddać się w Twoje ręce, dać się pokierować Duchowi Twojemu Świętemu. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, i wypełnij serca nasze. Daj nam Twoją światłość, daj nam Twoje rozeznanie i daj, byśmy sami nie wymyślali tego, co chcemy dla Ciebie robić. Ale żebyś to Ty nas instruował, co mamy robić. Abyśmy szanowali autorytety, które Ty ustanowiłeś, abyśmy się im poddawali i służyli Tobie w posłuszeństwie i w pokorze. Panie, chcemy znów przystąpić do Twojego stołu. I wiemy, Panie, że nieraz jest to dla nas niemożliwe. Tyle jest różnych złych rzeczy, o których myśleliśmy i robiliśmy. Ale jeśli, Panie, jesteśmy na tyle gotowi, abyś Ty nas teraz obmył, oczyścił, to daj nam możliwość, abyśmy przystąpili. Ale my będziemy osądzać nasze serca, osądzać nasze życie. Jeśli wyjdzie, że szalka winy przechyla się w dół, to nie przystąpimy. Panie, błogosław też braci, którzy będą usługiwać przy tym stole. Oczyść ich, omyj ich. Uczyń, żeby byli sprawiedliwi. I daj, Panie, im namaszczenie. I użyj ich na Twoją chwałę. I nas wszystkich błogosław, Panie, na Twoją chwałę. Amen. Prosimy Was, bracia. Przeczytamy fragment z pierwszego listu Pawła do Koryntian, rozdział 11 od wersetu 23. A gdy ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc:
Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Ale bowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z kielicha tego i z kielicha tego pije, ale bowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Będziemy się teraz modlić i błogosławić naszego Pana, dziękować Mu za to, co dla nas uczynił na krzyżu. Będziemy też badać nasze serce, żeby być pewnym, że przystępujemy do wieczerzy godnie, tak jak Jezus tego pragnął, żebyśmy mieli pewność, że nie ściągamy na nas przekleństwa. Brat Krzysztof poprowadzi nas w modlitwie. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, co dla nas zrobiłeś, Panie. Jak nas stworzyłeś, Panie, jak się nami zaopiekowałeś już od samego początku. Mimo tego, Panie, że jesteśmy grzeszni, mimo tego, że nasza natura cały czas nas ciągnie do grzechu, Panie. To Ty w swojej łaskawości, w swojej miłości, Panie, dałeś swojego Syna, aby nas wybawił. Ojcze, dziękujemy Ci, że mamy tu możliwość, mamy ten przywilej, aby przychodzić do Ciebie przez Jezusa Chrystusa, Panie. Bo sami jesteśmy grzeszni, sami nie jesteśmy w stanie stanąć przed świętym Bogiem, bo byśmy po prostu zginęli, Panie. Nic nieczystego nie jest w stanie się ostać przed Twoją świętością, Panie. I dlatego dziękuję Ci, że mamy Chrystusa, który stoi i oręduje za nami przed Tobą. Boże, dziękuję Ci za tą przelaną krew na krzyżu. Dziękuję Ci, Panie, za te ciało, które zawisło na krzyżu, abyśmy my mogli mieć życie wieczne. Panie, teraz proszę Cię o to, abyś oczyścił nasze serce, żebyś Panie wlał w nas tą świadomość tego, co się tak naprawdę stało. Ojcze, nie chcemy przychodzić kolejny raz, kolejnej niedzieli, tak z tradycji, Panie, że z czegokolwiek, ale naprawdę chcemy sobie uświadamiać, co Ty dla nas zrobiłeś, Panie. Jak to jest poważna, Panie, sprawa. Nie chcemy do tego, Panie, podchodzić tak lekko. Ojcze, modlimy się o to, abyśmy naprawdę mieli świadomość naszych grzechów, Panie. Żebyśmy sobie uświadamiali to, że cały czas grzeszymy, Panie. Żeby Twój Duch Święty nam wypominał to, co robimy źle. Ojcze, bo chcemy się uświęcać. Chcemy przychodzić do Ciebie coraz bardziej święci, Panie. Chcemy się do Ciebie upodabniać, Boże. Tak, abyś, Ojcze, był z nas dumny, Panie, żebyś widział nasze serca, Panie. Proszę Cię, abyś nigdy nie dopuścił, by nasze serce stwardniały, Panie, na Twój święty głos. Ojcze, modlimy się o to, aby Twój święty Duch cały czas miał do nas, Panie, dostęp przez swoje słowo, żeby miał cały czas na nas wpływ, Panie, żebyśmy się nie zatwardzili, Boże. Ojcze, proszę Cię teraz o ten chleb, który jest symbolem Twojego ciała, abyś Ty, Panie, rozdzielił je, Panie, żebyśmy mogli naprawdę przychodzić do Ciebie godnie i sięgać po ten chleb. Ojcze, prosimy, oczyść nas, jeżeli coś jest nie tak, jeżeli o czymś nie pamiętamy, o czym zawiniliśmy. Ojcze, przypomnij nam teraz, abyśmy mogli pokutować, Panie, żebyśmy mogli naprawdę w czystości do Ciebie przychodzić. Ojcze, rozdziel ten chleb w imieniu Jezusa Chrystusa, bo chcemy wspominać kolejny raz to, co dla nas zrobiłeś, z pełną powagą, Panie, i ze świadomością tego, że Ty nam uratowałeś życie. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci za to, jaki jesteś. Amen.
A gdy było po wieczerzy, Jezus wziął kielich i błogosławiąc go mówił do swoich uczniów: to jest kielich nowego przymierza we krwi mojej, która się wylewa za wielu na odpuszczenie grzechów. Brat Marcin poprowadzi nas w modlitwie. Panie, jesteś wielki, jedyny, prawdziwy, wspaniały Bóg, cudowny Król, prawdziwy Zbawca. Panie, dziękujemy Ci za to, że to Ty nas ukochałeś. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że to Ty nas odkupiłeś, Panie. Dziękujemy Ci za to, że to Ty zabrałeś wszystkie grzechy na krzyż. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas uwolniłeś od naszych słabości. Panie, przepraszamy Cię. Przepraszamy Cię, Panie, za to, że wielokrotnie lekceważyliśmy, Panie, to, co Ty dla nas dokonywałeś. Panie, że my odrzucaliśmy Twoją miłość, Panie. Że odrzucaliśmy, Panie, Twoją łaskę. Odwracaliśmy się do niej plecami. Panie, przebacz nam na nasze grzechy. Panie, oczyszczaj nas, Panie, odnawiaj nas, Panie, my potrzebujemy Twojego odnowienia. Panie, dzisiaj stojąc, Panie, przed Twoim obliczem, wspominając, Panie, to, co Ty dokonałeś za nas, Panie, bo Ty byłeś czysty, Ty byłeś bezgrzeszny, to były nasze grzechy, Panie. To były nasze winy, Panie. To są nasze choroby, które to Ty, Panie, zwyciężyłeś. My chcemy Ci powiedzieć, Panie, przepraszamy Cię, że tego nie docenialiśmy. Panie, przepraszamy Cię, że zamiast, Panie, radować się, Panie, i wchodzić, Panie, w przymierze z Tobą, Panie, my od Ciebie uciekaliśmy. Panie, przepraszamy, że się nie odnawialiśmy. Panie, przepraszamy, że brudnymi rękoma wielokrotnie sięgaliśmy, Panie, po chleb i po wino, symbolizujące Twoje ciało i krew, Panie, przenajświętsze ciało, Panie, które zostało za nas wydane i przenajświętsza krew, Panie, która została za nas przelana. Przepraszamy Cię, Panie, za to. Panie, my chcemy, Panie, być z Tobą. Panie, chcemy, Panie, się zmienić, Panie, chcemy się odnowić, Panie, dziękujemy Ci za słowo, Panie, które Ty dzisiaj posłałeś. Panie, dziękujemy Ci, że Ty do nas mówisz. I Panie, potrzebujemy, Panie, Twojej odnowy, Panie, potrzebujemy zmiany. I teraz, Panie, kiedy wspominamy to, co Ty dla nas uczyniłeś 2000 lat temu na krzyżu, kiedy jesteśmy Ci, Panie, zgodnie wdzięczni za ratunek, bo dzięki Tobie, Panie, drzwi do bramy Twojego, domu Twojego Ojca, naszego Ojca, zostały otwarte. Chcemy Ci powiedzieć, Panie, błogosław. Błogosław, Panie, ten czas. Błogosław, Panie, każdą osobę. Panie, oczyszczaj, aby już nie było takiej sytuacji, o której dzisiaj mówiliśmy. Aby nie było już takiej sytuacji, gdzie nieczyści, Panie, przystępujemy do wieczerzy. Błogosław, Panie, każdą osobę, która dzisiaj też przystępuje do stołu Pańskiego. A Tobie niech będzie dana wszelka chwała, cześć, bo Ty jesteś, Panie, naszym Bogiem, czasami na którego nie zasługujemy. Ty jesteś naszym Królem, którego nie poważamy. Ty jesteś naszym, Panie, Zbawicielem. I za to Ci, Panie, dziękujemy. Amen.
nasz łaskawy, Ojcze Wszechmogący. Dziękujemy Ci za Twojego Syna. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, którego, Panie, dałeś na ofiarę za nasze wszystkie winy, za nasze grzechy. Dziękujemy Ci, Panie, za Twój ratunek, za to, że Jezus przyszedł na ten świat, że przelał swoją krew, wydał swoje ciało, Panie, abyśmy my mogli żyć wiecznie u Twojego boku, Panie. Widać wyraźnie, że troszczysz się o nas, bo nie dość, że dajesz nam to, co miałeś najcenniejsze, Panie. To jeszcze chwili, kiedy trwamy w naszej głupocie i w naszych grzechach, Panie, napominasz nas, bo nie masz, Panie, upodobania w śmierci naszej, w śmierci grzesznika, Boże, ale Ty chcesz, abyśmy się upamiętali, abyśmy żyli, abyśmy podążali za Tobą. Dziękujemy Ci za to, że tak bardzo troszczysz się o nas. Dziękujemy Ci, Panie, że napominasz, że karasz, uderzasz, Panie, ale dajesz też wyjście z tej sytuacji. Tobie niechaj będzie cześć i chwała na wieki. Amen. Amen. Poproszę teraz grupę uwielbiającą, zaśpiewamy jedną pieśń i w czasie śpiewania tej pieśni będziemy zbierali dobrowolną ofiarę. Chcemy jeszcze życzenia też złożyć. Marek Kowieski. Teraz jeszcze Wiesław. Jeszcze Wiesław, ale nie wiem, czy on jest to dla... I Krzysztof Kozaczuk. Przypominam, że będziemy mieli w tym tygodniu w środę o godzinie 19 nabożeństwo. I w piątek o godzinie 18, no i w niedzielę jedno nabożeństwo tutaj o 10 rano i po południu o 15 w Międzylesiu. Możesz czynić, co zechcesz.
każdy mur mojej tradycji. Nie knuj, nie knuj pustej religii. Chcę tylko Ciebie. Chcę tylko Ciebie. Zbóż każdy mur mojej tradycji. Nie knuj, nie knuj pustej religii. Chcę tylko Ciebie. Chcę tylko Ciebie. Każdy mur mojej tradycji. Nie knuj, nie knuj pustej religii. Chcę tylko Ciebie. Chcę tylko Ciebie, Jezu. Zbóż każdy mur mojej tradycji. Nie knuj, nie knuj pustej religii. Chcę tylko Ciebie. Chcę tylko Ciebie. Przywidzieć to, co mam. Oddaję Ci moją przestrzeń. Możesz czynić, co zechcesz. Przyjmij dziś to, co mam. Oddaję Ci moją przestrzeń. Możesz czynić, co zechcesz. Przyjmij dziś to, co mam. Oddaję Ci moją przestrzeń. Możesz czynić, co zechcesz. Przyjmij dziś to, co mam. Oddaję Ci moją przestrzeń. Możesz czynić, co zechcesz. Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, Chryste. Dziękujemy Ci, Boże, za ten czas, za to miejsce, Boże, że mogliśmy tu przyjść, aby Cię uwielbić, aby oddać Ci chwałę, Boże, bo Ty jesteś, Panie, jedynym Panem Panów i Królem Królów i tylko Tobie chwała, cześć i uwielbienie, Boże Święty. Dziękujemy Ci, Boże, za ten czas. Dziękujemy Ci, Boże, za słowo, które posłałeś do nas, Panie, przez usta pastora, Panie, za słowo napomnienia, bo tak, Boże, wiele potrzebujemy zmian w naszym życiu. Panie, potrzebujemy, abyś Ty zgiął nasze karki, Boże, bo potrzebujemy pokory w naszym życiu. Potrzebujemy, Panie, się przemienić na Twoją chwałę. Panie Boże, nie odwracaj oblicza swego przed nami. Ale, Boże, przemieniaj nas, Panie, bo potrzebujemy Twoich wielkich zmian. Aby się Tobie podobać, wlej miłość, Boże, wzajemną do naszych serc, bo potrzebujemy, Boże, miłości. Mów do nas, Panie, abyśmy dobrze słyszeli Twój głos, bo potrzebujemy Twojego prowadzenia. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty posłałeś to słowo, że się troszczysz o nas, że nie chcesz, Boże Święty, abyśmy zginęli z tym światem. Dziękujemy Ci, Boże Święty. Panie Boże, dziękujemy Ci za pastora Piotra i jego żonę Leokadię. Panie, dziękujemy, że ich postawiłeś w tym zborze, że oni prowadzą ten Kościół na spotkanie z Tobą. Błogosław ich każdego dnia. Wzmacniaj i posilaj, Boże Święty. Prowadź ich, Panie. Błogosław ich wejście i wyjście. Daj im sny i wizje, Panie, aby prowadzili ten zbór na spotkanie z Tobą. Panie Boże, Ty jesteś naszym pocieszycielem, naszą siłą, naszym rozwiązaniem problemów i my przychodzimy do Ciebie z dziękczynieniem i z prośbami, bo Ty jesteś rozwiązaniem, Panie, wszelkich trudnych spraw. Ty jesteś naszym lekarzem, naszym uzdrowieniem. Tak wiele rzeczy i cudów, Panie, dokonałeś w naszym życiu, w naszych rodzinach. Brat Farzad i Neda, dziękuję Ci, Boże, za uzdrowienie ich całej trójki z przeziębienia. A także dziękuję Ci, Boże, za otrzymanie azylu w Polsce. Panie Boże, dziękujemy Ci, że ich trzymasz w swoich rękach, że Ty, Panie, uzdrowiłeś ich z choroby, że przedłużyłeś im pobyt w Polsce. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty chronisz ich i błogosławisz każdego dnia. Panie Boże, dziękujemy Ci za błogosławieństwo podczas wczorajszych prac na budowie kościoła. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za wczorajszy dzień, za Twoją opiekę, ochronę, błogosławieństwo, za wszystkie prace, które dałeś tam wykonać na tym miejscu. Dziękujemy Ci, Panie.
Siostra Beata, dziękuję Panu za całkowite uzdrowienie bratanka Gabrysia i prośba o uzdrowienie zapalenia spojówek. Także dziękuję Panu za wzmocnienie męża Andrzeja i siebie. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty działasz w życiu Gabrysia, że Ty, Boże, leczysz, uzdrawiasz, że Ty, Panie, podajesz dłoń i przeprowadzasz to dziecko, wyprowadziłeś z choroby. Ale błogosław, Panie, ten stan zapalny oka i uzdrów, Panie Boże, to dziecko. Dziękujemy Ci, że uzdrowiłeś Andrzeja i siostrę Beatkę z przeziębienia. Błogosław całą tą rodzinę. Prowadź ją, Panie, i bądź wywyższony. Brat Adrian, dziękuję Ci, że ostatnio więcej ma siły. Prosi o uzdrowienie. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty prowadzisz brata Adriana, że Ty wzmacniasz go każdego dnia. Ale on prosi Cię, Panie, o pełne uzdrowienie. Podnieś go, Panie, z tej choroby i błogosław jego stan, Panie, aby był całkowicie uzdrowiony. Błogosławimy go w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie Boże, prosimy, brat Dariusz prosi o uzdrowienie Olka i uzdrowienie jego, wzmocnienie także ze stanu zapalnego. Panie Boże, prosimy Cię o to małe dziecko. Panie Boże, błogosław Olka. Daj mu, Panie, pełne zdrowie. Dotknij się jego ciała, Panie. Błogosław jego całą rodzinę, aby ona również wstawiała się za jego zdrowiem. Wlej wiarę do serca tej rodziny, aby szukali tylko Ciebie i wołali o rozwiązanie, Panie, o uzdrowienie tego dziecka. Błogosław, Panie, także mojego brata. Ja proszę Cię o pełne uzdrowienie. Panie Boże, zabierz ten stan zapalny, który jeszcze mu dokucza. Podnieś go, Panie, z tej choroby. Wzmocnij jego ciało i wzmocnij jego ducha. I bądź wywyższony, Panie. Dziękujemy Ci. Siostra Aleksandra prosi o uzdrowienie z raka złośliwego swojej siostry. Oraz dziękuję Panu za każdą daną nadzieję. Panie Boże, my wołamy i wstawiamy się za Anię, Panie. Błogosław ten organizm, Panie. Daj Twoje podniesienie, Boże Święty, aby ta jednostka, która, Panie, jest w jej organizmie, poszła precz, Panie. My wstawiamy się za nią. Błogosławimy siostrę Anię w imieniu Jezusa Chrystusa i prosimy Cię, Panie, o pełne dotknięcie, o pełne uzdrowienie tego organizmu z choroby nowotworowej, bo Tobie ufamy, Boże, bo Ty jesteś jedynym lekarzem, jedyną siłą i w Tobie nadzieja, Panie. Brat, siostra Joanna i brat Leszek proszą o Boże błogosławieństwo w nowym roku studiów dla Grzegorza i Katarzyny, o Boże prowadzenie i znalezienie dobrej pracy. Panie Boże, my wstawiamy się za Grzegorza i Katarzynę i prosimy o Cię o Twoje błogosławieństwo w czasie całego tego roku studiów. Panie Boże, daj im mądrość, Twoje prowadzenie, a także prowadź ich, Panie, aby znaleźli pracę, aby znaleźli dobrą pracę. Błogosław całą tą rodzinę. Siostra Agnieszka prosi o uzdrowienie całkowite Zosi, ponieważ ma katar i stan podgorączkowy. Nie chce przejść. Panie Boże, my wstawiamy się za Zosią i prosimy Cię, Boże, o Twoje podniesienie, o Twoje dotknięcie, Panie, aby to przeziębienie i ta temperatura podwyższona, Panie, wyszła z tego organizmu, Boże. Prosimy Cię o Boże, aby ta jednostka odeszła z tego ciała. Błogosław, Panie, to dziecko i daj Twoje rozwiązanie, Królu nieba i ziemi. Siostra Jolanta prosi o wyleczenie krtani spowodowanego kwasami żołądkowymi. Także ma silny kaszel, ale prosi Cię także, Panie Boże, o wyleczenie z przeziębienia Małgorzaty i Wiesia. Panie Boże, my oddajemy w Twoje ręce całą tę rodzinę i prosimy Cię, Panie Boże, o Twoje podniesienie, o Twoje dotknięcie, Panie, aby wszystkie te choroby, Panie, odeszły z tego organizmu. Błogosławimy całą tę rodzinę w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Panie Boże, ja Cię proszę o badanie kontrolne mojego męża. Panie Boże, błogosław te badania. Panie, przeprowadź go. I proszę Cię, aby te wyniki kontrolne wyszły prawidłowe. On Tobie ufa, Panie, i woła do Ciebie o Twoje błogosławieństwo. Błogosław, Panie, te badania. Panie Boże, wstawiamy się o naszego brata Eryka, Panie.
i prosimy Cię, Panie, o Twoje dotknięcie, o Twoje posilenie, Panie, tego całego organizmu, o Twoje wzmocnienie, Boże Święty, bo Ty jesteś jedynym lekarzem, jedyną naszą siłą. Ty, Panie, czynisz wielkie rzeczy, Panie, i Ty możesz powiedzieć słowa, a ten głos, Panie, zniknie z jego organizmu. My wstawiamy się za bratem Erykiem i prosimy Cię, Panie Boże, o Twoje dotknięcie i rozwiązanie, Panie, tej choroby. Błogosławimy naszego brata w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie Boże, my dziękujemy Ci za pokój, który mamy w Polsce, bo Ty chronisz nas, Panie, każdego dnia. Ty się troszczysz za nas. Dziękujemy Ci, Boże, za zarządzących, którzy kierują naszym krajem. Błogosław ich, Panie. Daj mądrość, aby przestrzegali Twoje prawa, Panie. Zachowaj nasz kraj na dalsze lata w pokoju. My prosimy Cię, Panie. I dziękujemy Ci za każdy dzień, Boże Święty. Panie Boże, prosimy Cię o Kościół w Styżyńcu. Tak wiele, Panie, uczyniłeś na tej budowie, a to wszystko to jest, Panie, Twoja zasługa. To jest Twoje wielkie błogosławieństwo, bo cóż by mogła taka garstka mała ludzi, Panie, uczynić? Ale Ty, Panie, prowadzisz tą budowę. Dziękujemy Ci, Boże, że tak wiele już mamy. Błogosław pastora Piotra i pastora Krzysztofa, którzy nadzorują całą tą budowę. Błogosław ich, Panie. I prosimy Cię o kolejne etapy tej budowy. Panie Boże, wstawiamy się także za naszymi sąsiadami, za wschodnią granicą, za Ukrainą, Panie. Ty wiesz, Panie, że tam jest wojna, ale my wstawiamy się, Panie, za naszych braci i siostry, które wołają do Ciebie, Panie, o pokój. Błogosław ten naród, Panie, i daj Twoje rozwiązanie, bo Ty znasz czas i miejsce i wiesz, kiedy ta wojna się zakończy. My błogosławimy cały naród ukraiński. Błogosławimy ich, Panie, w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie Boże, dziękujemy Ci za dzisiejsze słowo, Panie, za słowo, które posłałeś, Panie, do nas. Bo Ty wkrótce, Panie, przychodzisz, ale czy my jesteśmy gotowi, Panie? Dziękujemy Ci, Boże, że Ty nas napominasz, że Ty chcesz, Panie, abyśmy zmienili całe swoje życie. Daj nam słyszeć, Panie, Twój głos, abyśmy zawrócili ze złej drogi, Panie. Abyśmy szukali Twojego oblicza, abyś Ty był jedynym naszym życiem, abyśmy tęsknili za Twoją obecnością, Królu. Bądź wywyższony, Panie, ale prosimy Cię także o Twoje błogosławieństwo w drodze powrotnej do domu. Zachowaj nas, Panie, i zaprowadź bezpiecznie. Bądź wywyższony, Panie, bo tylko Tobie chwała i cześć, Królu. Tobie halleluja. Amen. Amen. Bardzo serdecznie chciałem podziękować tym wszystkim, którzy wczoraj na budowie pracowali. Niech Was Bóg błogosławi i wynagrodzi Wam ten trud i to działanie tam. Brat Marcin powiedział, że za 2 tygodnie znów będzie tam dokończenie tych prac, także ogłaszam to za 2 tygodnie, nie za tydzień, tylko za 2 tygodnie. I niech Was Bóg błogosławi i prowadzi w mocy swojej. I do zobaczenia, bracia i siostry, z Bogiem.